Siema wszystkim, z tej strony Feather Fanatics. Właśnie znajduję się jeszcze u siebie w pracy, ale jak widzicie już za mną jest zestaw gotowy, auto odpalone. Jedziemy dzisiaj na Odrep. Jedzie z nami Lukas Fishing, jedzie z nami wędkarstwowe spinki, czyli Krzysiu. Jadą z nami jeszcze inni tutaj wędkujący na Feather. Jedzie Marcin, jedzie Grzesiu, jedzie Krzysiu. I no, powiem wam, wszystkich tutaj wziąć i tak na szybko wymienić to nawet nie potrafię. Będzie około ponad 10 osób na wędkowaniu. Zarzucamy na grzane, może rzucimy też na leszcza, na pewno w nocy rzucimy na suma. Także oglądajcie, bądźcie z nami. Teraz będzie wypad na grubo. Jeszcze takiego wypadu nie było na filmie w tym roku. Jestem podjarany i tylko czyste wędkarstwo, zostańcie z nami. Dobra, słuchajcie, dojechałem. Udało mi się przyczepkę rozstawić z małą pomocą tutaj Mateusza. Posikałem się repelem od Marcina Skarpiowego.pl i niechcący popsikałem się po czole. Spłynęło wszystko na oczy. No tak mnie zaczęło piec, ale Mati na szczęście poradził, żeby wziąć po prostu zwykłe chusteczki i wytrzeć się do sucha i udało się. Ale oczy no mam trochę takie szczypiące, zobaczcie. O, sfilmuję. Przyczepka sobie stoi. Autko zaraz cofnę równo z przyczepką. Wychodzi z przyczepki na główeczkę elegancką. Ja siedzę na środkowej główce. O, Jezu, jak gorąco się leje po mnie. Więc zobaczcie, tam dalej siedzi. Jest druga główka, która jest w ogóle nie do wejścia. Tam, a tam dalej siedzi sobie Rafał. Ja jestem, mówię, na drugiej główce. Trochę taki ryzykowny stan tej główki. Podobno skoczyła woda ostatnio. A tutaj na następnej główce, tam pod tym drzewem, jak widzicie, tym niższym, jest Grzesiu, po prostu z synem. No i co więcej, ja się powoli rozwijam i będziemy sobie walczyć. Bo jakiś czas temu dojechał Lukas Fishing. Siema Lukas. Siema. Fajnie. Witam. Weekendowy początek, piątek. Weekendu początek. No, słuchajcie, idziemy dalej. Tak, dokładnie. Daj się rozłożyć i przyjdź wtedy do mnie tam. Porozmawiamy, no, powspominamy stare dobre czasy. Ponabijasz się trochę ze mnie. No ja troszeczkę z ciebie się ponabijam. No i fajnie. No. Dobra, jest. Zobaczymy, kto tam dalej z nami siedzi. Idziemy. Jest z nami tutaj Chris Cross. Masakra. Siema. Po prostu tonę jego. Tonę masakra. Cześć. No, zajęli brat, tutaj miejscówkę. Brat. I jego brat. To się wytnie. No, to chłopaki usiedli, słuchajcie, w klatce między właśnie dwójką, czyli tą niedostępną, jak ja wam mówiłem, a moją główką trzecią, z którym, na której siedzę z Lukasem. Dobra, słuchajcie, idziemy dalej. Wszyscy mniej więcej tak po 30 metrów od siebie. Także luzy i nie jest daleko, nie trzeba daleko chodzić, jest fajnie, jest elegancko, jestem zadowolony i jedziemy tutaj. Dobra, jesteśmy teraz na pierwszej główce, to jest ekipa, która rozpoczyna dzisiejsze wędkowanie. Jest z nami Rafał Wartanowicz, z którym łowiłem lata temu na Jelczu Laskowicach. Siema. Hejka. Jego tata. I kto tam jeszcze z nami na tym pontoniku? Z nami kolega Daniel. I kolega Daniel. Chłopaki rzucają na suma, na bojki. Zobaczcie, później przyjdę, może jutro po prostu wszystko wytłumaczą, co jak to wygląda, z czym to się je. I ogólnie sześćki i jedziemy tutaj. Słuchajcie, jest ok, jest fajna pogoda, jest spokojny w miarę nurt, trochę przy głównym nurcie ciągnie. Ale może tutaj jeszcze Rafał coś się wypowie o ich stanowisku. No jesteśmy drugi raz na tym samym stanowisku. Mhm. Poprzednio byliśmy z jakiś miesiąc temu właśnie z tatą. Okay. Nastawialiśmy się głównie na karpie. No niestety karpia nie udało nam się złowić, ale połapaliśmy pięknych ryb, takich jak klenie duże po 50 centów. Wow. Bolenia udało się trafić, najmniejszego 68, największego 8 dyszek. Także no była frajda i tak mimo tego, że karpi nie było. Mhm. No zrobiliśmy drugie podejście, na pewno nie ostatnie. Woda naprawdę, wiem, że ma potencjał. Mhm. Wiem, że te ryby tu są. Mhm. No i nastawiamy się karp. Duży kleń, brzana.
Drapieżnik widzę na Sumę konkretnie. Tak, no kolega Daniel głównie Sumy, także tutaj okay. Miejmy nadzieję, że w tych Sumach też się uda coś pokazać. A wy chłopaki bardziej białoryb. A my tak, my bardziej okay. Białoryb. Super, dobra, no to nic, fajnie i czekamy. Hej. Jesteśmy na główce u Grześka, jest z Matim, łowią sobie, tu śmietnik mieli. O, taki ładny mają namiocik karpiowy, żeby sobie poodpoczywać, pospać. Czego tu? Siema Mati, fajnie, miło cię widzieć. O, kontrolą przyszedł. Jestem skontrolować wasz stan. Jest Grzesiu. Fajnie, zajebiście, że się tutaj udało. No widzę właśnie. Łeb firmowy i 15 w dół. I dojechał do nas Krzysiu, wędkarstwo bez spinki. Siema, super, że przyjechałeś, że jest fajnie spotkanie znowu. Już teraz na dłużej możemy sobie wspólnie powędkować. Z nami też dużo innych osób, naszych widzów. I jak ci się podoba miejsce? To miejsce jest piękne, to jest fajne, fajna miejscówka, nie? Ale najważniejsze, że jest, myślę, że o wiele bardziej obiecująca niż ta ostatnia, na której byliśmy. O, na pewno, dzisiaj będą lepsze myślę, wyniki. Że będzie grubo. Ja się nastawiłem albo grubo, albo wcale, więc okay. Będzie dobrze. Ja na drapieżnika w nocy jedną puszczam i będzie bardzo fajnie, elegancko jest. Słuchajcie, super, super składzie jesteśmy, już wam mówię, 3, 2, 5, 3, 8 i 2. To jest 10 osób na razie. Słuchajcie, już siedzimy we trójkę na główce. Ja jako pierwszy zaczynam nęcić. Także przystępuję do działania. Nęcę namrożoną za nętę z dodatkiem peletu firmy Match Pro. Z robakami mrożonymi, różnymi innymi dodatkami. To jest taka po prostu ściółka na zanętę właściwą, którą będę donęcał przez następne ponad 24-30, ponad 48 godzin, słuchajcie. No to zaczynamy. Na wstęp mam około 3 kilo, wrzucę myślę 2 i zacznę łowić na tą końcówkę, a potem dorobię. Zanęta jest fajna, dowilżona, nieprzemoczona, fajnie wychodzi z koszyka. Tutaj nęcę koszykiem od Mateusza Okorzałego z kanału Feder Progress. No i co? I fajnie. I walczymy. Drapieżnik się rzuca. Mnie oczy dalej swędzą od tego spryskiwacza, ale powiem wam, komary nie jedzą. Rzeczywiście jest skuteczny. Pozdrawiam Marcina z karpiowy.pl. Gorąco i serdecznie. Wyrzuciłem całą jedną kastę i muszę odpocząć, powiem wam szczerze, bo trochę się zmęczyłem. Donęcę przed zmrokiem jeszcze obfitą ilością zanęty, a na razie dodam robaków, dodam zanęty i zacznę sobie łowić na dwa kije na federka, a potem w nocy rzucę na suma. No i słuchajcie, zaczęło łowienie, pierwsza ryba dzisiejszego łowienia, taki mały leszczyk. Na razie klepak, zobaczymy co będzie potem. Słuchajcie, to jest jedno z ostatnich ujęć, ponieważ GoPro w półmroku oraz w mroku jest bardzo cienkie. Zasypałem miejscówkę, na razie miałem jedno branie. Lukas złowił też leszcza takiego większego trochę. Krzysiu na razie nic, no i czekamy. Ja się szykuję, żeby złowić większego. Co? Ja się szykuję, żeby złowić jeszcze większego. Krzysiu się szykuje, żeby złowić jeszcze większego i... O, branie miałem. Pewnie znowu jakiś skaler, bo takie lekkie. Także miejscówka jest zasypana, czekamy na efekty. Mam nadzieję, że będą one niebawem. A więc tak, nie będę ukrywał, ale w nocy, słuchajcie, spałem. Dopiero od niedawna tak naprawdę zaczęły się u mnie brania. Łowię od 3 rano, jest godzina 6:30.
chłopaki tu już połowili i z nocy ładnie i z rana tutaj Krzysiu na przykład taką patalaszkę sobie dzisiaj wyciąga. Dzień dobry, jedna za drugą. Zapraszam. Jedna za drugą taka mu wchodzi piękna sztuka, a u mnie niestety drobne ryby. Zobaczcie, takie coś. Ja przyjechałem po PB, jest PB. 53. Jest PB, tak. 53. Brawo ty, widzisz? Ze mną to tylko PB wszyscy w lato. Nie no, żartuję. Łowię na jeden okrągły koszyczek, jeden na kwadratowy. Właśnie robię sobie taką próbę i badam sobie właśnie też, bo uciąg jest mniej więcej ten sam na obu zestawach. Badam sobie, jak się zachowuje koszyk, który jest bardziej czepliwy w takich warunkach jak teraz. Nad nami jest jas i co jakiś czas idzie woda mocniej. O, znowu branie. Dzisiaj przynajmniej u mnie na stanowisku długi przypon robi robotę, krótki niekoniecznie, mniej więcej taki, czyli 1,20 m. Chłopaki, Grzesiu z Matim jeszcze śpią, przyszedłem na poranny obchód, jedną wędkę zostawili na grubego jakiegoś zwierza. Mówię, przejdę się po wszystkich, zobaczę co i jak, jaką akcję. Ściągałem zestaw, tutaj na szczycie główki przy samym brzegu, bolek mi przywalił. Co? Czerwonego robaka i białego. Co ty gadasz? No? Ale nie zaciąłem go nawet, nie zdążyłem, nie? Ale ewidentnie rzucił się za, raczej za robakiem, wątpię, żeby za koszykiem. Nie? Wiesz co, no miejsce jest fajne, spodziewałem się, troszkę bałem się tego miejsca, ale naprawdę jest super. Nie ma co ukrywać, główki są dosyć duże, można usiąść, jest jak rzucić, siedzimy w trójkę, także spokojnie, nie przerzucamy sobie, nie było chyba żadnego przerzucenia, więc jest elegancko. Ja jestem zadowolony, bo połowiłem 4 leszki, takie po 50, więc jak na moje możliwości to jest naprawdę bardzo fajny wynik, ja jestem mega zadowolony, ale troszeczkę już poranek siadło, więc czas do domu, wystarczy. No i padł dzisiaj twój? PB, tak? Nieduże, bo to 53, ale tak jak mówiłem, ja niestety miałem niskie PB, no dalej nie jest jakieś spektakularne, ale zawsze każda taka ryba cieszy. Super, okej, okay. Słuchajcie, idziemy dalej teraz na następne stanowiska. Ja bardzo, bardzo słabo, przyznam się szczerze, że spałem w nocy, byłem dość zmęczony przed 22, jak po prostu opadłem z sił, tak dopiero o 3 wstałem i tak w sumie od 3 kilka niedużych ryb, ale puściłem siatkę i tak za parę godzin ją wyciągnę poważniej. O. Jesteśmy właśnie teraz tu Chris Crossa. Krzysiu, no to jak to było w tej nocy dzisiaj na tej miejscóweczce? Wyłowicie w klatce. Jeszcze tak. Pokażę może tutaj między główeczkami. Chłopaki siedzą i łowią sobie w klateczce. Tak, miejsce bardzo fajne w klatce. Wytypowaliśmy sobie gdzieś około 30 metra, czyli tak na pograniczu nurtu, a spokojnej takiej wody, która kręci w kółko. No i myślę, że drugim sukcesem dzisiejszej nocy było to, że ilość robactwa podana precyzyjnie w miejsce dała nam gdzieś, myślę, około 10, może 11 ładnie, ryb. Ładnie. Z tym 3 nam poszły niestety, 2 nietrafione, 1 poszła przy brzegu. Jak to w nocy. Tak, ale jak to się mówi, jest walka, są straty. Dokładnie, i są emocje. Są emocje, wymiary tak. Od ilu do ilu mniej więcej? Wiesz co, krąpie mamy tak gdzieś w granicach od 35 do 40 cm, a leszcze mamy od 55 do 65. Ło, piękny lesz, 65 cm. No a jestem teraz u Rafała jeszcze na stanowisku. Jak widzicie, sumówki rzucone. 3 sztuki, jedna karpióweczka. No, chłopaki też śpią. Widać, że w nocy czatowali, czekali na piękne branie. Chłopaki z klatki wyciągają swoje ryby, swój połów. Wszystkie rybki, grube leszcze. O, ale ten jeden to jest piękny. Aż podejdę, zobaczycie. Zobaczcie. Krzysiu i Rysiu. O, fajnie się aż zrymowało. Gratulacje, panowie, jest mega, mega, mega. Ten największy ma 65 cm. Tak. Świetne, piękne, złote, grube, ciemne leszcze. O. Czekaj, niech sobie Bartu ujęcie zrobi. Dobra, jest, okej. No, patrzę.
Zobaczcie, jaką chłopaki mają fajną taką mato torbę na ważenie. O, i ryby do maty. No, piękny wynik. 17 kilo 10. 17 kilo z haczkiem małym. Tak. No, pięknie. Super. Brawo panowie, gratulacje. Rysiu. Krzysiu. Super. Piękne łowienie, ale szkoła. Dzięki za wagę. No, klatka to klatka jednak. Klatka to czasem klatka, tak na uciągu klatka daje radę właśnie. I mięso. No i mięso. Super. Nie, spoko. Zobaczcie, jeszcze tu mam... Dostałem w prezencie właśnie tu od chłopaków, od Rysia i Krzysia. Dokładnie to samo, tylko że nie w kolorze moro, czyli mato torbę do ważenia na zamek błyskawiczny. Nie, no zajebista sprawa, będę to stosował, zapomnieliśmy tamtej wytarować, no ale ona, powiem wam, nie waży więcej niż 1,5 kilo. Dzięki chłopaki, dzięki jeszcze raz, dzięki. Feder Klub Wrocław, pierwsze spotkanie takie na rybach i już takie miłe niespodzianki. No, na następne ja coś muszę wymyślać chyba. Idę sobie odmierzyć, bo wymieniłem kołowrotek chyba, jakąś starą żyłkę miałem na jednym, bo strasznie się porwałem chyba 2 czy 3 koszyki. Niestety Krzysiu z wędkarstwo bez spinki musi już się zawijać do domu. Tak bywa. Ale ja jestem zadowolony z tego wyjazdu. Połowiłem, także w końcu po tych klepakach przyszły łopaty i ja jestem mega zadowolony. I dzięki za wspólny wyjazd, bo naprawdę było bardzo miło. Mógłbyś coś uchylić, rąbka tajemnicy? Wiesz co, ja łowiłem na koszyki 70 gram z kolcami, właściwie z takimi pazurami. Jeżeli chodzi o zanętę, to miałem dwie. Jedna to był miks zanęty płociowej i leszczowej, a drugie to był taki, bardziej nastawiałem się na podbrzane. To był taki śmierdziel, czosnek, do tego jakaś taka typowo heavy feeder, taka typowo rzeszna, ale ona była chyba troszeczkę mniej się sprawdziła, szczerze mówiąc. No i co, no i mięso, przede wszystkim mięso. Czerwony robak cięty, białego sporo, a brania i na białego, i na czerwonego. Masa sumika, 4 łopaty po 50, więc ja jestem mega zadowolony. Jeszcze się wyspałeś trochę. Jeszcze się wyspałem, dokładnie, więc wracam rzeźki. Dobra, to super, fajnie, dzięki za spotkanie, za wyjazd i myślę, że nie raz jeszcze się spotkamy nad wodą i będziesz również mega zadowolony z wyjazdu. Trzymaj, i będzie elegancko i fajnie. Spoko, dzięki. Okej, dzięki. Do następnego. Dzięki, że wpadliście, dzięki. Super, trzymajcie się chłopaki. Widzimy się niebawem, hej. Krzysiek z Ryśkiem się zawijają, siemanko chłopaki. Feder Klub Wrocław, niestety nie mogli zostać dłużej, a my z Lukasem i z ekipą Rafała zostajemy tutaj do niedzieli. I się nie poddajemy. Dokładnie. Zobaczymy, co dzisiejsza dniówka nam przyniesie. Lukas męczy dalej zapływ, ja się na napływ przeniosłem, bo Krzysiu też zwolnił miejsce, także zobaczymy na napływie tym razem blisko brzegu. Trochę nęcenia z ręki. Przeniosłem się, bo miałem bardzo dużo zrywek. Zerwałem chyba 5 koszyków. Jakbym w takim tempie zrywał, to bym do niedzieli nie. Nie miał sprzętu, no po prostu. I tyle. Wiecie, robię drugą turę zanęty. Pierwsze co, wyrzuciłem tą mrożonkę swoją. No niestety nie sprawdziło się to. Kupiłem zanętę Big Bag XXXL. To jest 5 kilo. Na początek osypię z 2 kilo. Zobaczcie, jak ona jest gruba. Tu są same ziarna, jakieś no grubo zmielone dodatki, kukurydza oczywiście. Ciekawe, co to są za ziarna te, jakieś, nie wiem, co to może być, łubin, nie, może nie, coś mniejszego, ale ogólnie na grubo lecimy. Tutaj zmelasowaną wodę dodaję do tego i najpierw moczę wszystko na mokro. Jakby weszły grube ryby, daję orzech tygrysi mielony, czyli na przyspieszenie trawienia. Dajemy TTX-a. I zobaczymy, jak to się będzie w koszyku zatrzymywać. Jak nie będzie tak szybko się wymywać, to zostawię. A jak będzie szybko się wymywać, dodam jeszcze gliny River Standard wiążącej. Też firmy Match Pro wszystko. Także... No myślę, że ta mieszanka już powinna coś zawojować dzisiejszego pięknego poranka. Zaczęło padać, a ja złowiłem wreszcie pierwszą jakąś sensowną rybkę. Może rzeczywiście to zanęta.
jakoś. Jakoś zaskutkowała. Taki leszczyk tym razem. I przed chwilką podobnej wielkości krąpik. Także zaczyna się dziać coś. Ale miał, patrzcie, sekret to wygląda w ogóle. Mnie ubrudził. Co tak wariujesz, pojebańca? No, padła trochę. Nastąpiła kolejna zmiana pogody, zerwał się wiatr i przestało padać. Jest teraz słonecznie, ciepło, bardzo fajnie i przyjemnie. Zaczęły brać na tym napływie, na którym się właśnie przeniosłem z rana, zaczęły brać takie średniej wielkości leszcze, około 30 cm. Nie ma nic grubszego, jeden większy leszczyk mi się spiął pod samymi nogami. Ogólnie woda raz szybciej, raz wolniej płynie. Póki co jestem zadowolony. Pogoda jest fajna, mi przyjemnie się siedzi, zjadłem sobie obiadek. Leszcze, jak na tą porę doby, czyli dzień, bardzo dobrze żerują i to duże sztuki, bo ogólnie tu w dzień łowi się same małe żetony i niestety nie są to zbyt owocne łowy. Także dzisiaj takie leszczyki koło 30 całkowicie mnie satysfakcjonują w dzień i dobrze rokują na nockę, także oglądajcie nas dalej. Przypominam, że zawinął się już Krzysiu Kosowski z Wędkarstwo bez spinki i Chris Cross razem z bratem z Feder Club Wrocław. Zostaliśmy ja, Grzesiu, z synem, Lukas i ekipa Rafała. Chciałem właśnie w tym filmie pokazać też Big Game tutaj odrzańskie, jakie sumy karpie, duże ryby ogólnie, ale oprócz tego, że wziął nam wolej na fileta, to nic nie było nawet do nagrania. No ale jeszcze przed nami kilka godzin, kilkanaście, a dla niektórych nawet kilkadziesiąt wędkowania, więc może się uda coś zaciąć. Cały czas takie leszczyki. Dobrze, przynajmniej leszczyki. A nie krąpiki. Ale tak mi przesuwało koszyk. Tak mi przesuwało koszyk. Zobaczcie, jaki nurt, że kamienie naleciało do środka, do koszyka. Normalnie najprawdziwsze kamienie z Odry, z dna Odry. Kamienie z dna Odry, aż sobie zostawię. Od jednego kolegi się dowiedziałem, że warto by było powiedzieć, o co chodzi z tym TTX-em, więc słuchajcie, TTX to jest makuch kukurydziany, to taki jest sprasowany jakby taki pelet jakby aż kukurydziany, taki skondensowany odpad kukurydziany po prostu. Zobaczcie, tak to wygląda. To się bardzo łatwo zaraz tak napęcznieje i na dnie wygląda potem jak taki chlebek namoczony. Bardzo dobrze utrzymuje po prostu większe ryby przy zanęcie. TTX. Różnych firm jest TTX, nie tylko Match Pro, ale ja używam Match Pro.
puszczam tutaj swoje zestawy bardzo blisko. Znajdujemy się prawie na szczycie główki, a ja puszczam zestawy na 15 metr. Czyli łowię na skraju głównego nurtu z spokojną wodą tutaj w klatce, która jest. Klatka to jest, słuchajcie, odcinek między szczytem jednej główki a drugiej. To jest klatka, czyli ta spokojna, z pozoru bardzo uboga w rybę miejscówka, jeżeli chodzi o układ rzeczny, o budowę rzeki. Jednak w klatkach tak naprawdę, słuchajcie, łowi się największe ryby. Chłopaki w klatce tak naprawdę, no też troszeczkę może i na skraju klatki, postawili sobie żywce. Tam Grzesiu z synem łowią w klatce typowo na grubą rybę plus feder. Także właśnie zauważyłem, że na grubszą rybę nie warto się ustawiać na szczycie główki i walić w główny nurt. Zwłaszcza przy takiej pogodzie jak dzisiaj, gdzie jest dość duży uciąg. Pewnie tu widzicie, jak tu idą te śmieci tutaj przy brzegu w dość szybkim tempie. Słuchajcie, no 200 koszyk to by postawił go w środku. A tak to trzeba się też tak troszeczkę i ratować takim łowieniem. Bo ja na przykład nie jestem technicznie przygotowany do tego łowienia. Jedną wędkę, jak mówię, jak nie będzie łopat. Jak będą łopaty, to nie rzucę. To jednak feder kocham bardziej. Te piękne złote leszcze odrzańskie nasze, po prostu jak ja je łowię, to czuję, że żyję. Tym jest dla mnie feder, tym jest dla mnie właśnie czyste wędkarstwo. Takim wdychanym tlenem, takim delektowanie się nim i po prostu rozkoszowanie każdą sekundą właśnie w tym miejscu, o tym czasie, teraz, w sierpniu. Coś pięknego. Coś pięknego, słuchajcie. Jakieś takie nieładne zaczepy są blisko brzegu. Łe, to ja myślałem, że ty większy jesteś. A ty taki tylko. Ale waleczny. Ogólnie mniejsze zaczęły brać. Ale nie poddajemy się. Męcimy miejscówkę na noc. Zobaczymy, jak to w nocy będzie szło. Łowię na 5, na 6 czasem robaków białych. I jakoś to idzie. Dzisiaj matą, którą dostałem tu od chłopaków z Feder Klubu Wrocław, sobie będę na niej prezentował ryby i w niej zobaczycie, w jaki sposób będę od razu je ważył. Jeszcze raz dziękuję wam, chłopaki z Feder Klubu Wrocław, za taki fajny prezent. Ale ryba. Co? Jakie chamskie spinki w ogóle, nie? Dzisiaj. Thank you.
jednak taki większy haczyk i inaczej ryby, nawet jak tak zażerają, to się odpinają. Używajcie jak największych haczyków, serio, bo to jest dla ryb bezpieczniejsze tak naprawdę. O dziwo. Wyjeżdżałem za nantę, teraz właśnie było branie. To muszę bezpośrednio z gara, że tak powiem. O, teraz ciężka. Wyszła fajna rzecz, ciężka rzecz na denna zanęta. Zobaczcie, tu na grubo jest wszystkiego. Grubo zmielone produkty, trochę gliny dodałem. Jeszcze robaków dosypię sobie, naszykowałem właśnie tutaj, ale tu jest z grubego. Tu grube mielone ziarna różnych zbóż, kukurydzy, jakiś, nie wiem, tu fasola. Nie wiem, naprawdę nie wiem, ale tu jest zanęta na grubasa. Jest dość ciepło, nie powiem. Przyszedł do mnie Grzesiu właśnie, tu z tyłu się skrada. Co tam, Grzesiu? Chcę nas zobaczyć, co porabiasz. Jak wy, co tam połapaliście? Jeszcze jakie krumpliki wchodzą. Żadnej grubnicy, już teraz grubsze wchodzą. Grubnica się wycofała, nie ma i w ogóle. Ale znaczy ja to takie do 30 na razie. A wy macie większe? No tego krumpika teraz mieliśmy takich chyba 30-35, to na suma go postawiłem. Aha. Masz branie, ale ci pociągnęło. Na którym? Prawy. No, na prawej cały czas jest coś, kurde, właśnie. No, ja też tutaj chciałbym, nie? Postawić na sumę, ale na noc. Ja takie haki zakładam. Zobaczcie, moi drodzy. Taki hak. Taki hak na ryby. 8-0 na sumę. Przesadziłeś to. To jest jeden, bez dozbrojki. To za 2 gramy waży jeden. To bez dozbrojki, bo niektórzy dają 2 takie haki. Okej. Okay. A jak znosisz? Ciepło dzisiaj? To jest spoko. Ciepło, nie? Właśnie z młodym byśmy się zmieniali. Jest dość ciepło, co? Zmienialiśmy się do cieni. Ta woda skacze i tak góra, dół. I tak jeszcze dzisiaj nie ma tego chodzi poziomu. Chodzi woda, teraz podeszła, widzę, no. Ale nie ma tego poziomu, co wczoraj, bo wczoraj to było tak, że w końcu uciekałem. Tak nagle to gwałtownie zaczęła przybierać. Aha. Ale fajnie jest, siedzimy sobie na rybkach, jest chillout pełen. Big game'owcy, ja tutaj na feder. Nie. Co, zaciął? Zaciął, nie. Ciął i co widzę, to nie wiem co to jest. Widzisz, tam po prawej stronie. Zresztą tam są wszystko. No ja też miałem jednego bolenia i przed chwileczką też miałem jazdę, ale puściło, wyciągnąłem fileta po sandaczu zęby. Tak? Uh-huh. Wracam, a tu branie na dwóch kijach, najpierw jedną ściągnę. Nic większego. Chyba, no, nic większego. Waleczny krąg po prostu. 2-leczny krąg. I dopiero będzie kino. Patrzcie, na jaki skobel łapie. Ktoś mi powie, że trzeba na małe haczyki łapać, tak? Patrzcie. O. Co, Lukas? Zawijasz się? No. Szkoda, myślałem, że posiedzimy trochę dłużej niż zawsze. O, poczekaj, mam ranie. Dzięki. No teraz już kupna śmiała atakować, nie? Fajnie, że przyjechałeś, że wspólnie mogliśmy spędzić ten czas z wami przed tutaj monitorami, a smartfonami. A jak? A to ja poproszę to wyciąć. Ale nie, no. Jebeś. Oczywiście, że jak mogłem, to przyjechałem i jeżeli będzie możliwość, to oczywiście kontynuuję z tobą kolejne sesje wędkarskie. Jeżeli jest taka możliwość, nie oczywiście dzwoń.
stukaj, pukaj. Fajne. Jestem gotowy do wyjazdu. A trzeba korzystać, bo widzisz, no kończy się lato, pogoda troszeczkę wariuje, ale noce są ciepłe i można jeszcze kilka fajnych sesji by na pewno, nagrać, na pewno. Dobra, tak, ty lecisz, ja się przebieram i ogólnie... Dzięki, pozdrawiam, trzymajcie się. Tylko czyste. Wędkarstwo. O, i znowu zaczep ten trancowaty. Cały czas takie, o słuchajcie, takie są, o się spięła jeszcze. Nie przekraczają 20 cm rybę. Bardzo duży ruch na wodzie, dużo jest ludzi, którzy trolują, słuchajcie, jak dużo jest jakichś pontonów, jakiś jacht pływał, motorówki, dużo ludzi na stacjonarkach, tak jak my. Naprawdę dzięki temu, że jest dość ciepło teraz, to jest też duże zainteresowanie Odrą, wypoczynkiem nad Odrą i ogólnie pojętą rekreacją na świeżym powietrzu w okresie letnim. Zaczep, moi mili. I z rybą jeszcze nawet. Nawet z rybą odpiąłem, ale cały czas takie same ryby. Cały czas ten sam niewymiarowy wymiar, około 20-30 cm. Dajcie żyć, wejdźcie większe jakieś. Wejdźcie większe. Większe stada bym poprosił, słuchajcie. Mam dosyć leszczy od 20 do 30. O 7 wyciągniemy siatkę, zważymy. Rafała jeszcze nie ma, więc chyba trollinga jednak nie uda się dzisiaj zrealizować. Nie, ale chyba tego masz pręci. Także pierwsze wasrzenie tutaj od rana. Zahaczamy i do góry. Zatoczy. Nie, za ucho, za ucho, za ucho. 6,50 razem. Nie wiem, czy to widać. 6,50 razem z tym workiem. Zaraz ten worek sobie zważymy osobno. I... Dobra, zobaczcie. Takie ryby głównie. Leszki średniej wielkości. Popatrzcie. Tu są jeszcze. O. Jest ich trochę tutaj. Dobra, wypuszczamy, bo już się niecierpliwą widzę. To jest taka super mata, którą pokazywałem wam wcześniej. I wypuszczamy rybki bezpośrednio do wody, bez zbytniego stresowania. O, zobaczcie. Jak super. To poszły. Te co poszły, to poszły. Te nie poszły, to zdechły. I takie jest po prostu wędkarstwo. Takie jest życie. I takie jest życie. Tu przed chwilą był taki zdechły leszczyk większy, nie? Chodził. Właśnie Krzysiu. Miejmy nadzieję, że to nie nasz. Wypatrzył. Myślę, że nie. Dobra, jedziemy na nockę teraz. Na grubo, na dużą rybę. Dobra. Przyleciałem szybko do Grzesia. Dam u chłopaków na sumach, nic się nie dzieje. U nas też kicha. A Grzesiu na fileta. Nie, sandacz. Uuu, sandaczysko. Na fileta pojechał. Na filetka. Ale wcześniej też miałem jedną jazdę, ale opuścił. Był... O, dobra, za sam pyszczek. No, jak to sandacz, delikatnie. Super. Dobry. A jest ten rok sandaczowy, ja też złapałem przez przypadek w tym roku jednego. Ty już jednak zapolowałeś. Wyjechał mi spod wieraka. Ale tu chłopaki też na trolling sandacza widziałem, trachnęli niedaleko stąd. O, o właśnie, tu kolega. Stanowisko obok. Co jest? Sandacz. Sandaczek. No? No i akurat fajne. Teraz ktoś musi dzwonić.
Lukasz później zadzwonię, bo akurat nagrywam, bo Grzesiu też teraz złapał sandacza, nie? No, dobra. Dobra, ziomuś, nara. No, ładny sandaczek. Nie wiem, czy ma wymiar, czy nie, ja wszystkie ryby wypuszczam. Okej. Okay. Niech idzie po babcie. No pewnie, że tak. No to hop. Pa. I poszedł, superowo. No to Grzesiu, słuchaj no, gratulacje. Kolego, super, jest okej. Okay. Gratulacje. Super. Okej, słuchajcie, jest tyle komarów teraz, że to jest w ogóle nieporozumienie. Więc zaraz będę musiał się jeszcze raz wpryskać. Póki jest jeszcze w miarę widno, chciałbym wam przedstawić swój plan działania. Jedną wędkę zwijam na pewno i drugą rzucam na drapieżnika, bo widać, że żeruje. Teraz Grzesiu, jak widzieliście, złowił sandacza. Wcześniej złowił też bolenia na fileta, którego nie udało mi się sfilmować. Tu parę osób też na trola, tam gdzieś zrywka suma. Słuchajcie, to jest dzień też typowo dla drapieżnika. Także jedną na pewno rzucam na fileta lub na rosówkę. Może się uda jeszcze na żywca, a ten żywiec, którego sobie odłożyłem, niestety zdechł. Może dołowię jeszcze jednego świeżego żywca i będzie dobrze. Także oglądajcie. Właśnie wyszedłem powędkować. Wschód słońca. 6:05. Powiem wam, było tak zimno i tak mało brań, że poszedłem spać całkiem. Mówię, ja tu przyjechałem odpocząć, a nie po prostu walczyć ze wszystkim. Mata wczorajsza. Zobaczcie, jaka mokra od rosy. Cześć Krzysiu. Pozdrawiam. Krzysiu wrócił, zsiadł tym razem na zapływ i co? I dupa. Nie ma nic, niestety. Noc słaba, tylko jakieś sumiki odławiane, a teraz jakiś tam jeden krąb, dwa sumki, ale nic konkretniejszego, także... Aha. No ale nie możemy mieć wszystkiego, nie? Zmiana pogody może i tak dalej. Może być, tak. Ryba też to czuje. I dlatego postanowiłem, zobaczcie, zanęcić ręki. Cały czas walka z takimi leszczykami i krąpikami. Jest niedziela rano, przypominam. Siedzimy od piątku wieczór, ale te nocki to tak po macoszemu raczej. I idziemy zjeść coś. W szczepce się wietrzy. Sparam sobie, wygodnie było. Macie kuchenkę gazową, co nie? Co gotujemy? Wodę na herbatę. Siema. Siema. Znowu pospałem. Ja, nie, za zimno było, wiesz. Jeszcze raz takie jedno zachowanie. To co mu zrobisz? Kara na komputer będzie. Tresowane łabędzie. O. Jak nie wierzycie, to zobaczcie. No, żerują sobie już, tutaj. Do domu! Już, poszły są.
I po... Ty, ten szary jest młody, to on jeszcze nie zakuma chyba. Stara już ucieka. O kurde, chłopie, to ty je ładnie tu wyszkoliłeś, Rafał. Rafał w ramach relaksu ćwiczy feder. Mówi, że mu się spodobał ten klimat, ta technika łowienia. O, i ma tutaj taki worek karpiowy, którym przetrzymuje ryby, takie większe, które złowił. Udało się trafić. O! To bierzesz na żywca, potem na sumę będziesz zakładać? Tak, na zrybkę, no. Tak? Nie? Ty, no są tacy, co takie kilowe karpie dają nawet, nie? O! No ładny leszek, fajny. O której wziął ten? Wiesz co, gdzieś koło drugiej w nocy. Okej. Okay. A pierwszy był deko mniejszy. Chociaż też uważam go za... O, ładnego. No. Super, elegancki, złoty, piękny lesz z Odry. Gratulacje, Rafał. Super. No dziękuję. Pierwsze rybki na federa, także zrobiły robotę. Zobaczymy, co się dołoży. Na takiego federka to może synka uczyć łapać, nie? No, powiem ci, że to będzie fajna frajda. Dla niego będzie fajna frajda, bo biorą ryby dość często. A jak dobrze zanęcisz, to i duże. Mamy siebie o ławkę, także na pewno no. Będzie się tam... Będziesz tym się bawić. Fajnie. Elegancko. No. Miejscóweczkę mamy bajeczną. Dobra. Śniadanko. Śniadanko tutaj. Sobie zrobiłem i zjem w dobrowym towarzystwie chłopaków z Jelcza Raskowic. Wartan Instant Fishing Team. Krzysiu Kosowski z Wędkarstwo Bez Spinki się właśnie zawinął. Ja już też mam powoli już całkiem dosyć, już zmęczony jestem trochę tym wyjazdem. Gdzieś około godziny 16 minie mi 48 godzin, jak tu siedzę i myślę o tej godzinie się już będę zwijał. Cały czas biorą takie, jakie zaraz wam pokażę, ale chodziłem tam po chłopakach, nagrywałem materiał, także dopiero teraz od niedawna na nowo łowię. Cały czas jeden wymiar, ten z wczoraj, czyli 20-30 cm. O. Takie. No nie jest mi dane w tym roku połowić na grubasa, ale może w najmniej spodziewanym momencie mi się to w końcu uda. Woda się opuściła, spadła bardzo i trzeba wyżej trzymać kija, bo się zaczepy, tutaj już mi koszyk wciska. Ale biorą teraz już powoli takie wielkości ryby. O, takiej. Widzicie? Takiej. Okej. Okay. Też haczyki robią robotę, krzywulce. Z firmy Mikado. Teraz wam pokażę, jak wygląda pudełko od nich, bo już kilka osób się pytało, a które to są te krzywulce, jak się nazywają i tak dalej, więc zaraz wam pokażę. Czekajcie. Takie to są. Akita Kitsune. Niby uklejowe haki. Wyśmienicie mi się sprawdzają. Na leszcze są niesłychanie ostre, skuteczne, bardzo dobrze. Zacina się na nich, tylko łatwo się wykrzywiają i trzeba ostrożnie odhaczać po prostu ryby. To jest ich jeden minus, że są plastyczne dość. Ale przy dużych rybach na przykład się nie rozginają. To też ciekawe.
Jeszcze nie wyciągnąłem rozgiętego haka krzywulca przy rybie. Nie chciałem tym razem. Okej. Okoń, okoń, okoń. No co tam chłopaki się dzieje? Nic się nie dzieje, Rafał cię woła na soli. I tak? To co, zabierać swojego kija, czy wystarczy, że będę miał swoją przynętę? No nie, bo my kija nie mamy, to wiesz tamtego, ściągaj ten zestaw i ten, i umrę go. Ty, a to można tak go ściągnąć teraz po prostu? No normalnie, tak nie chcę wrzucać w soli. Dobra, no to dzięki, hej. No to słuchajcie moi drodzy, będę zaraz na trolling jeszcze popłynę. Tutaj, póki jesteśmy, mamy takie możliwości trollingowe właśnie. Więc daję spokój leszczom na 2 godzinki gdzieś myślę. I płynę z Rafałem na trolling. Jeszcze wam pokażę, zobaczcie, tutaj jest zerwana zrywka. O, zerwałem przed chwilką. To jest cały zestaw. Zobaczcie, to jest spławik podwodny. On w wodzie jeszcze nie dość, że ma grzechotkę, to jeszcze się tak obraca. To jest dość skomplikowany zestaw, ja wam nie powiem o co w nim chodzi, bo sam jeszcze nie wiem. Pójdę na pewno z tym zestawem do twórcy tego zestawu i nam wytłumaczy wszystko co i jak. Ale póki nie ściągnąłem żywca, to jeszcze wam pokażę. O, żywiec oczywiście niestety sztywny, ale jest taka tutaj technika zaczepienia, że pod płetwę odbytową jest wprowadzona kotwica i tutaj na trytytkę przez dolną szczękę umocowany żywiec. Tym sposobem, gdyby żywiec przeżył do końca mojego planowego wędkowania, odcinamy tylko tą trytytkę, żywiec dostaje tylko dziurkę, która pewnie mu zarośnie tutaj w dolnej szczęce i dziurkę pod płetwą brzuszną, czy tam odbytową chyba. Także można go wtedy wyhaczyć i niby spokojnie przeżywa. Do wody resztki i idziemy do Daniela. Dobra. Słuchajcie, mam jeszcze trochę ryb teraz z rana, od parę godzin dosłownie złowiłem, bo tak to robiłem różne inne rzeczy i trollowałem trochę z Rafałem. Niestety nie udało się nic nagrać, bo padła bateria i teraz ją trochę podładowałem. Zważę tą drugą rundę, jest godzina 12:40 i będę się zwijał.
wyszło 3690. 3690 wyszło. Okej. Zobaczcie. Takie leżki. Dzisiaj z rana. Z dużego. Taka wielkość. Okej, dobra, już was wypuszczam. Bezpiecznie do wody poszły, a ta torba właśnie, bo pewnie wiele osób zapyta, no dobra Bartek, a ile ta torba? No to już patrzymy, słuchajcie, jeszcze raz 00. Torba 200 gram pokazuje. Jeszcze raz zobaczymy, coś mało dla mnie, ale może. Przepraszam, 715 gram torba, wilgotna torba, no nie będziemy już przecież tu osuszać wszystkiego, ale nic. 715 gram. Jakbym przysiadł te nocki, to pewnie byłoby lepiej, ale no, że przyjechałem na typowe odstresowanie się, relaks i co prawda ryby i chętnie grube, ale nie za wszelką cenę. Pierwszej nocy po prostu miałem dosyć, byłem zmęczony po pracy, po wszystkim przysnęło mi się ze zmęczenia. A na drugiej nocy po prostu komary i chłód. No to ma być, słuchajcie, przyjemność, a nie, że ja będę siedział, tak się telepał i tak wszędzie odganiał od komarów, bo ja chcę leszcza 50. Ja już leszczy nałapałem się, szukam czegoś nowego, jakiejś alternatywy z gruntu, dlatego mam rzucony zestaw na sumac znowu. Po tym trollingu rzuciłem sobie na rosówkę, ale już nie ma brań stacjonarnie. Tutaj nieco poniżej z prądem jakby popłynąć, to były zawody, były dobre wyniki, po kilkadziesiąt kilo, także ja jakbym przysiadł, jakbym może miał więcej czerwonego, więcej na początku, lepszą miejscówkę, nie wystraszył się przede wszystkim tej klatki, bo ja się wystraszyłem miejscówki w klatce i siadłem na główce na zapływie, który był bardzo bogaty w zaczepy, nazrywałem zaczepów, nadenerwowałem się. No nic, potem się przegrupowała ta tutaj główka, najpierw pojechał Krzysiu, potem pojechał Łukasz, miał niby wrócić, ale pojechał do domu, za to Krzysiu miał nie wracać, ale wrócił na drugą nockę i siadł właśnie na zapływie, a ja na napływie. I jakbym od początku w tym miejscu siedział, konsekwentnie nęcił, byłoby całkowicie inaczej. Najlepsza była na pewno klateczka tutaj między główkami, miejscóweczka. Potem na drugim miejscu napływ, tu gdzie Krzysiu siedział, a potem ja, a potem zapływ. Czyli najgorsze miejsce były tutaj po prawej stronie główki, jak dla mnie. I tak to wygląda. Co jeszcze mogę wam powiedzieć? No nic, zaczynam się zwijać, może coś jeszcze wymyślę, a tymczasem zabieram się do roboty. Jeszcze taka ciekawa, moim zdaniem, rada też dla was. Jeżeli suszycie teraz siatkę w taką pogodę jak teraz, czyli jest duży, zarośnięty brzeg, dużo zielska i tak dalej, kładźcie ją po prostu tak na zielsku. Na tych wszystkich trawach, żeby od spodu też ją podwywało i ona szybciej wam po prostu, wiecie, najlepiej na takich spadkach też, bo ona się fajnie układa i wtedy jest miękko pod spodem i podwiewa siatkę od spodu i ona się szybciej wam po prostu wysuszy. Oczywiście ściągam na samym końcu, oczywiście ściągam zestaw sumowy, no bo żeby jak najdłużej się po prostu w wodzie
w wodzie paplał i na pęcza krosówek wziął taki okoń na taki przypon sumowy. W ogóle zobaczcie, jest grubszy niż stalka, także jak ktoś mi powie, że okonie się boją grubych żyłek czy coś, to pokażcie, albo ktoś wam powie, to pokażcie i jemu ten film. Taki okoń, no ile on ma, 20 parę centymetrów. Zobaczcie. O, lina. No sumowy przypon, nie? To są te tresowane tutaj, co one tu występują, takie są udomowione. Jedz. Jedz rosóweczkę, masz. Hop. I hop. Nie chcesz rosóweczki? No masz, jedz rosóweczkę, masz. Hop. No nie chcę. No dobra, to rybki zjedzą. Parę rosówek mi zostało na sam koniec. Słuchajcie, i tak szybko i krótko już podsumowując, bo właśnie się zwinąłem. Może moje wyniki nie powaliły, może nie przysiadłem tak jak niektórzy, ale myślę, że materiał jest fajny. Podobał wam się film. I tak jak mówię, grube ryby brały na ten weekend w nocy. Niestety nie dane mi było łowić w nocy. Byłem też troszeczkę na trollingu. Ogólnie nałowiłem się, wypoczęłem i to jest najważniejsze właśnie w wędkarstwie. Ten wypoczynek, ten nasz relaks, reset, moim zdaniem wynagradza wszystko i nie jest istotne tak naprawdę, czy łowisz dużo, czy mało. Ważne, żebyś łowił, żebyś miał z tego fun. I jeżeli ten odcinek i mój kanał, moje poczynania wam się podobają, to zostawcie tego tutaj suba, łapkę w górę dajcie, komentarz zostawcie. Jak się nie podobało, też komentarz zostawcie, też dajcie tam jakąś łapkę w dół. Ogólnie pozdrawiam wszystkich tych moich najwierniejszych fanów, którzy w ciągu 24 godzin zawsze dają na każdym filmie łapkę w dół. 5 czy 6 łapek mam co film w ciągu 24 godzin. Także jesteście moimi najwierniejszymi fanami z kolei i was w szczególności tu na końcu właśnie pozdrawiam. Co jeszcze? W przyszłym tygodniu nie wiem, gdzie jadę, ale na pewno nie sam, gdzieś pojadę z kimś na nockę, może kilka osób, zobaczymy, będziemy się ugadywać. W pół do drugiej, za chwilkę, ja też zacznę odpoczywać jak typowy Polak, czyli na kanapie. A dla tych wszystkich, którzy chcą przełamać się, chcą przerwać ten marazm życiowy, polecam wkręcenie się w jakąś zajawkę, niekoniecznie wędkarstwo, niekoniecznie sport, ale cokolwiek, co sprawi wam po prostu radość, co będzie wam podkręcać te endorfiny, te pozytywne emocje, bo powiem wam takie coś. Przez ostatnie tygodnie miałem do czynienia z kilkoma spotkaniami, z kilkoma rozmowami z moimi widzami i jest to niesłychanie budujące, że wy tak śledzicie mój kanał, co po niektórzy, że tak oglądacie moje filmy, że jesteście nimi zainteresowani, że czerpiecie z niego jakąś wiedzę. Niesamowite jest też to, że chcecie się ustawić właśnie na rybki, że chcecie się zapoznać, wspólnie powędkować, spędzić ten czas nad wodą. To jest mega, mega, mega niesamowite. Dziękuję wam również za wszystkie wiadomości, zapytania, telefony, komentarze, łapki w górę, subskrypcje, wszystko składa się na tą jednolitą całość, na moje wewnętrzne poczucie szczęścia, bo powiem wam, czuję się szczęśliwy, że spełniam swoje marzenia i każdemu tego życzę. Tak samo jak znalezienie najpierw może zajawki, potem pasji, a potem wyznaczenie sobie jakiegoś marzenia z nią związanego i spełnienie jego właśnie. O, to chciałem powiedzieć. Myślę, że się wysłowiłem. Czyli najpierw zajawka, która się przeradza w pasję, potem marzenie związane z pasją i jesteś mega szczęśliwym człowiekiem. Naprawdę coś pięknego, coś niesamowitego, coś co trzeba w ogóle po prostu jakby samemu przeżyć. O. I tylko czyste wędkarstwo po prostu z pozdrowieniami. Feather Fanatics, trzymajcie się, hej! Thank you.